Słodka Julka wciąż jeździ po regionie na odsłonie projektów Złotoryi i obecny był wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który nie ukrywał, że pomysł legnickiego OZPN jest cenny i godny naśladowania. W dniu, kiedy pani prezes Maria Kajdan, prezes OZPN Legnica, zwróciła się do mnie o wsparcie Polskiego Związku Piłki Nożnej, od razu zwróciłem się do prezesa Bońka z prośbą o wsparcie tego projektu, dlatego że to jest projekt zacny. Co prawda my zajmujemy się piłką nożną, ale dzieci, które potrzebują pomocy, są zaopatrzone przez ten projekt bardzo dobrze. Stwierdzamy, czy są chore, uczymy te dzieci, edukujemy. Bardzo zacny projekt i polska piłka powinna takie projekty wspierać. Projekt Słodka Julka to wspólne dzieło legnickiego OZPN, medycznej spółki MCZ i fundacji samodzielne.pl. Kampania obejmuje docelowo 14 miejscowości, w których w sumie blisko 7 tysięcy dzieci zostanie przebadanych pod kątem wczesnego wykrywania cukrzycy. Pani wzięła taką igiełkę, nacisnęła i tu krew. Jest nawet taka, jeśli widać, o taka mała dziura. A poczułeś co? Lekki ból. Czy ty wiesz, po co wy to robicie? Tak. Żeby być zdrowym. Medyczna kontrola to nie wszystko. Kampania przewiduje też edukację najmłodszych. Prowadzę wykład na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Myślę, że bardzo kluczowy dla młodych ludzi, ponieważ wiadomo, że dzieci mają różne nawyki wyniesione, również jeśli się odżywiają. Zresztą ich reakcja na pokazywanie niezdrowych posiłków o tym świadczy. A moim zadaniem jest przekazać im informacje, jak wpływają na nich te posiłki i jak należałoby się odżywiać, żeby kiedyś być zdrowym dorosłym. W ramach kampanii dzieci biorą udział w warsztatach kulinarnych pod hasłem Rozgryź cukrzycę oraz w szkoleniu pierwszej pomocy prowadzonym przez ratowników z HDK Maltański Legion. Projekt będzie miał jeszcze miejsce w Grębocicach, Trzebnicach i Polkowicach.